Witam serdecznie jeszcze raz w niedzielę 18. Podejmuję akcję Sprzątam brzegi rzek. Dzisiaj akcja zainicjowana przez Marcina z kanału Tam na Dnie, więc ja dzisiaj w tym towarzystwie jest Marcin z kanału Sprzątam bunkry, jest Flamik w wodzie z kanału Flamik Recycling i jest Artur tam dalej z kanału Kaniów czysty jest przeczysty. I my zaczynamy. Wiecie jaki kaniów, nie? Nie będę wam powtarzał. A ja robię, zamiast magnesem troszeczkę pozbieram puszki. Dziękuję ci Aneta za chwytak, który teraz legituje. I dziękuję ci Kamil za worek, który dostałem od ciebie. Jest to mój debiut na tym na szelkach, które kupiłem, więc nie wiem jak to będzie wypadać na wizji, ale mam nadzieję, że wybaczycie wszystkie niedociągnięcia. Marcinku, puść mnie. Puść mnie, tam będę szedł dalej, wiesz? O. To są, jakby ktoś nie wiedział, to są 5-groszówki Flaminga. No bo skoro leżą, to dlaczego ich nie podnieść? Jest ich tutaj dość sporo, więc postanowiłem zrobić akcję. Sprzątam brzegi rzek, których jest w Cieszynie sporo. Ale sprzątam komercyjnie, czyli zbieram tylko monety. Butelki zostawię na inny czas. Zaraz zajmie oczywiście zawodowy. Puszka wyłowiona z rzeki. I to masz czysty brzeg. Gdzież ona jest? Tak, akcja czysty brzeg. Tatra. Tatra, ło. To jest... Ja ją zostawię na później, bo ona jest dość ciężka. Worek mi się urwie. Co się tu dzieje, moi drodzy? Tu jest takie zagęszczenie dzisiaj, nie wiem, przypadkowo zupełnie chyba. Mijamy tutaj kolejnego youtubera, tam następny. Co się tu dzieje dzisiaj? Co się tu dzieje? Jakieś takie spotkanie nastąpiło. Nie zbieram tych butelek, bo butelki to innym razem. Dzisiaj zbieram. Nie wiem, czy to dobrze wszystko widać. Mam nadzieję, że się szelki sprawdzą. Tutaj Artur z kanału Kaniów. Gdzie jest Arturze? Gdzie jest Kaniów się znajduje? Kaniów? Tak. Pod Czechowicami, gdzie witamy. Aha, czyli Flamik miał po drodze. Musiał leciutko skręcić w lewo. Dobrze, miło mi Cię poznać, bracie. Mnie również. Pięknie masz tutaj o urobki. Proszę bardzo. Trafiło. Mały kotlecik. Na razie jakiś schabowy. Makaron. Makarony są. Schabowych jeszcze nie ma. Schabowe się pieką na razie, tak spokojnie. Schabowe będą w swoim czasie, a my idziemy zbierać puszki. Także taki filmik dzisiaj, moi drodzy. Małpek, zagęszczenie różnych śmieci. Tam się dzieje, moi drodzy, tam się dzieje. A my pozdrawiamy jeszcze raz Marcina z kanału. Co wyszło? Kula armatnia. Kula armatnia, no to ta... Tu się dzieje, moi drodzy, dzisiaj. Pozdrawiam jeszcze raz Marcina z kanału Tam na Dnie. Podjąłem akcję dzisiaj. Sprzątam brzegi rzek. Na ile mogę, na tyle sprzątam. Może nie wszystko posprzątam. Sami widzicie, ile tutaj jest. Ile jest tutaj monet 5-groszowych. A butelek, ho, ho. Dobrze, spauzuję, żeby nie było za nudno dla was. Także, moi drodzy, przy cieszyńskim Kauflandzie jest puszek całe mnóstwo. Ja tu zbieram trochę tam na dole, teraz tutaj u góry, tam chłopaki na dole rzucają magnesami, a ja się wydostałem trochę na górę, żeby też tu pokazać wam jak to wygląda. Jak mówi mam pan tata, mam za mały mózg, żeby to zrozumieć, jak ludzie mogą wywalać takie rzeczy tutaj. Pewnie w domu też tak robią.
Spójrzcie. Centrum miasta, obok marketu się to dzieje. Tu przebywają tacy panowie, którzy lubią tańsze alkohole pić. A tutaj widok z góry, moi drodzy, na spotkanie dzisiejsze. W wodzie brodzi flaming, tak jak flamingi robią. Kaniów czysty, zablokowany magnes. O! Zablokowany magnes, akcja, moi drodzy, akcja. Flaming, akcja ratunkowa. I Marcin z Poznania, z kanału Sprzątam Bunkry. Jest na żywo akcja. Proszę bardzo. Czwórka, no. Trójka na pewno. Bo ja to jestem taki zwykły człowiek. Jest uratowany magnes. Dobra, idziemy dalej. Zobaczymy, ile jest puszek tutaj u góry. A tu stoi mój samochód. Samochód ten taki, wiecie, no, złomowy, obok flamingowego. Jest niespodzianką dla nas dzisiaj to, że przyjechał Artur z kanału Kaniów Czysty. Więc mamy dzisiaj gościa ekstra na naszym spotkaniu. No tutaj są normalne schodki, po co ja tam schodziłem po jakichś tych wertepach. Pokazuję wam akcję na żywo, proszę bardzo. Trzech wspaniałych, albo trzech magneserów, chciałem muszkieterów powiedzieć, ale chyba trzech magneserów rzucają. A my schodzimy po tych schodach betonowych. Na razie puszki zostaną odłożone. I też chyba spróbuję magnesem. Co wy na to? A puszki jadą tam. Pauza. Ja, moi drodzy, zakładam rękawice, które dostałem od Flaminga. Tak, specjalne rękawice do magnesu. Tak się właśnie nawzajem wspierają twórcy złomowi, że sobie pomagają. Wysyłają sobie różne ciekawe gadżety i typu rękawice. Tam macie trójkę wspaniałych, a ja dołączę do nich z magnesem od Marcina pożyczonym. On przywiózł do mnie, przyjechał do mnie w gości i przywiózł dwa magnesy i będziemy działać. Troszeczkę dalej, tutaj może, z tego miejsca. Pierwszy rzut, niech lina namaka. Zawodowy też coś rzuci czasami, nie? O proszę. Proszę. Czy będzie coś, moi drodzy? Pierwszy rzut. Niestety pusty. Jedziemy z drugim. Muszę linę złapać, żeby mi nie uciekła cała. I jedziemy, moi drodzy. Powiem wam, że wciąga ta zabawa. Tam nawet jakiś pan ochroniarz. O, na drugim brzegu rzeki się patrzył chwilę, jak zbierałem puszki. Także mamy też swoich widzów tutaj wśród przechodniów, moi drodzy. Co się to dzieje? Co się to dzieje dzisiaj? Co za spotkanie? No nic, jakieś magnetyczne małe drobiazgi. Coś się przyczepiło. O, i tutaj się coś przyczepiło. No wiaderka. Cyk. Może tam teraz. Testuję moje szelki, moi drodzy, jak widać i jak słychać, więc to taki film testowy. Nie wiem jeszcze, jaki dam mu tytuł. A coś się wymyśli. Ja się tylko boję, żeby magnes mi nie utknął gdzieś na dnie, bo będzie tam na dnie, jak Marcin się radza, się nazywa kanał. A ja to chyba nie mam szczęścia. Dobra, włączę się, moi drodzy, jak coś będzie, zrobię pauzę. No to pauza. Jest drobnica, jest pierwsza blaszka i pierwszy jakiś taki element dość przerdzewiały.
Także coś i ja dostałem od rzeki Bobrówki dzisiaj. Chowam do kieszeni i rzucamy dalej. Włączę się, jak coś będzie. Jest, moi drodzy, pierwszy poważny fant w moim magnesowym sezonie. Pierwsza blacha. Taka... Taka blacha do wiaderka. I szukamy dalej. Ja też muszę. Słuchajcie, tutaj jest... Tutaj są kotlety od Artura z kanału Kaniów Czysty jest przeczysty. Takie na przykład kotlety schabowe. No rozmawialiśmy, że się schabowe dopiero pieką, także już są upieczone. Cieszę się, że u mnie, że tak powiem, w moim mieście został Artur pobłogosławiony. Przezbojowy. Przezbojowy. A tam jest filmowiec jakiś. Przepraszam pana, pan kręci jakieś filmy? A kim pan jest? A, ja? A kto, ma pan pozwolenie na nagrywanie? Są tam bunkry. A czy ma pan pozwolenie na nagrywanie? A to jest kanał? Kaniów Czysty jest zajebisty. Ja sobie, a to jest kanał? Ja sobie nie życzę nagrywania, proszę pana. Co to pan tutaj ma? A to jest załatwiony dla złomu. Aha, a to jest Flamik. Ryzyk jest z nami, tam widać. Flamik się oddzielił, bo on z wariatami tam, nie przebywa. Flamik. On sobie medytuje. Jak chodzę po mojej rzece butelkami. Proszę bardzo. No proszę bardzo. No, miedź... Myślałem, że to jest miedź, ale miedź albo nie miedź mosiąc wystarczy. Patrzcie, a to rowerowe. Blacha, blacha tu jest. A i żadne śruby. No oczywiście, a co, nie? Jeden... Jest. No, dzień bez śruby kolejowej, dniem straconym. No, jeden człowiek zgarnął wszystko. No i tak to właśnie jest. Wiecie, jak żeś... Możecie już iść. Wiecie, jak jest u mnie dzień bez butek, dzień straczony, nie? Dokładnie, jak w Kaniowie. Dzień dobry. Będzie kolejna akcja butelkowa na Sołaczu. My z tym typem idziemy teraz tam pod most. Idziemy będzie pod most. Nie muszą teraz linki się, jakby powiedzieć, źle mieszkiej, narodzić. O! Odrodzić. Marcinku. Tak, po zimie. A tak pod mostem. A teraz idziemy, słuchajcie, pod most. Niestety, brzmi, ale to będzie dobra wyprawa. Tak. Trochę jak bezdomni, ale myślę, że tam coś spada z tego mostu czasami. Zobaczycie, ja myślę, że... Zobaczycie film niedługo, gdzie jadę na ławce. Wtedy trzeba wam... Zobaczycie. Ja myślę, że w Cieszynie dużo rzeczy spada z mostów, także więc, będą a kotlety. A dobra, idziemy dalej. Idziemy. Jesteśmy z Marcinem pod mostem, on już tu rozkłada sprzęt. Bo ja sobie myślę tak, że z mostu to wiele czegoś... Może spaść do wody i zakładam moją rękawicę, która mi się dzisiaj nie chce dobrze zakładać. Specjalnie, żeby były długie. Żeby były długie ujęcia, więc jedziemy z pierwszym rzutem. Jest takie błocko niesamowite, więc widzicie, jakie poświęcenie z naszej strony, żeby coś wydobyć z wody. No, zawodowy, nieprofesjonalnie to robisz, węzły, nie węzły. Ale spróbujemy coś wyciągnąć, moi drodzy. Na tym dzisiejszym cieszyńskim, o, i Marcin wrzucił ostro. O. Nic, ale ja tu zauważyłem pewien element, nie wiem, czy będzie dobrze widać w tych ciemnościach. Czy to jest metalowe, czy to jest beton? Beton, niestety beton. A ja myślałem, że metalowa taka sztaba. Dobra. Widać, jak brzeg jest zaśmiecony. Puszki, śmieci z każdej strony. Moi drodzy, ta lina też będzie brudna. Od błota. No zobaczymy. Kolega Artur z kanału Kaniów jest czysty. Tam natargał całe wiadro kolejowych złomów. Ja taką blachę tylko. No ale to może dlatego, że nie moim magnesem, bo mojego zostawiam jeszcze na jakiś... O, jest! Marcin! O, siatka jest, Marcin, siatkę mamy! Siatka od jakiegoś wózka czy od czegoś. Siatka idzie tu. A my jedziemy dalej.
Tak to wygląda. Takie nasze spotkanie. Marcin, żółta lina, ja zielona. Tak jest. Sprzed Marcina. Ja swój jeszcze oszczędzam na pierwsze jakiś taki w ładnych okolicznościach rzut. Wiecie, o co chodzi, żeby było tak, tak przyjemnie. Nie wiem, czy to był dobry pomysł przez te krzaki rzucać. Oddaj, oddaj magnes. Widzicie, tak spędzamy czas z Marcinem, który mnie odwiedził i zostanie kilka dni, więc będzie się działo, moi drodzy. Wiem, że ten film jest trochę za długi już może dla was, ale to tak pod mostem tutaj działamy.